No dobrze, wyskoczyło, że jesteśmy na live. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Łukasz Kępski i witam Was bardzo serdecznie na Żuławskiej Kafejce Historycznej po przerwie wakacyjnej. Dzisiaj moim gościem, gościnią jest dr Joanna Orzeł z Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie porozmawiamy sobie o sarmatyzmie i o pewnym micie, który wokół tego sarmatyzmu narósł. Kim jest nasza gościni? Jest przede wszystkim historyczką, polonistką, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego. Boże, już bym się pomylił, widzisz. Kilkakrotnie zdobywała stypendia na realizację projektów indywidualnych, jak również była wykonawcą w projektach zespołowych, między innymi samoświadectwa w polskim i niemieckim piśmiennictwie w późnym średniowieczu i epoce nowożytnej. Lithuanian Ego Documental Heritage, społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku. Przez wiele lat zajmowała się również edytorstwem, jak dobrze pamiętam, bo był epizod chyba w wydawnictwie Adam Marszałek. Tak, no właśnie. Widzisz. Tak. Edytorstwo wciąż trwa. Epizod był przez półtora roku, więc całkiem długi epizod w wydawnictwie Adam Marszałek, no ale później faktycznie cały czas jestem redaktorem na małe zlecenia, jakby nie patrzeć, ale edytorstwo wciąż mi jest bliskie, zarówno współczesne, jak i historyczne, jakby nie patrzeć. Przez wiele lat również byłaś związana, albo nadal jesteś związana na pewno z zapiskami, jeżeli się nie mylę. I tak. Przez wiele lat byłaś związana z publikacjami, czy też w ogóle działaniami związanymi ze szkolnictwem, a więc wydawanym jakby wiadomościami historycznymi, oraz byłaś jedną z osób, która organizowała olimpiadę historyczną. Czy coś tak pominąłem? Jest. Nie, wszystko się zgadza, potwierdzam, nie zaprzeczam. Dobra, słuchaj. My sobie nieprzypadkowo jakby już ustaliliśmy w lutym o tym, o czym będziemy rozmawiać na konferencji Wielka Lechia, Wielka Ściema. Zresztą polecam Państwu wystawę, która jest do obejrzenia do 12 października w Żuławskim Parku Historycznym. To jest wersja mobilna tej wystawy. Tak doszliśmy do wniosku, że porozmawiamy. Ale mogę tutaj wtrącić, że wiem, że w listopadzie z kolei przyjeżdża do Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, więc jeżeli słuchają nas osoby z Łodzi, to z kolei już wiemy, że do Łodzi też możemy później zaprosić. Tak, wiem, bo Łódź ma od nas ją odebrać ponoć. Także tutaj już... Tu już jakby wiem, że Łódź ma raczej odebrać wystawę od nas z Nowego Dworu Gdańskiego. Ale wtedy sobie postanowiliśmy, że porozmawiamy sobie o innym micie, który gdzieś tam narósł przez wieki, który gdzieś tam też funkcjonuje w naszej świadomości historycznej, funkcjonuje również w edukacji. I tym mitem jest mit sarmatyzmu, bo to jakby jest coś, na czym, jeżeli byśmy popatrzyli, gdzieś tam stworzyliśmy ten cały obraz polskiego XVI, a właściwie XVII i XVIII wieku, gdzieś jakby te dzieje narodowe zostały ukierunkowane w kierunku sarmatyzmu. I słuchaj, pierwsze pytanie do ciebie jest takie, jak byśmy w ogóle mogli zdefiniować, czym jest ten sarmatyzm? Definicji sarmatyzmu, ja zresztą bardzo nie lubię określenia sarmatyzm, to jest zupełnie inna bajka, bo faktycznie mówimy trochę w tym momencie o micie, bo jednak sarmatyzm to jest słowo, które dopiero powstało w latach 60. XVIII wieku i było bardzo negatywne na temat przeszłości kultury, ja bym bardziej powiedziała. Jeżeli chodzi o taką definicję, to ja bym powiedziała, że to jest formacja kulturowa, ale musimy zawsze dodawać, że obejmująca szlachtę, bo gdzieś się pojawia takie uogólnienie, że to dotyczyło całego społeczeństwa Rzeczypospolitej. Nie, absolutnie, musimy zawsze podkreślać, że to dotyczyło szlachty. Oczywiście to wpływ na kulturę mieszczan czy nawet chłopów miało, ale no nie przesadzajmy, to jednak tutaj mówimy o narodzie szlacheckim. I tak naprawdę w stwierdzeniu formacja kulturowa tutaj się zawiera bardzo wiele rzeczy, bo z jednej strony są to obyczaje, to jest styl życia, to jest jakiś światopogląd, to jest ideologia polityczna także, doktryna polityczna, więc tak naprawdę bardzo szerokie zjawisko, ale ja też nie lubię takiego
bardzo staropolskiego określenia, że wszystko, co dotyczy epoki staropolskiej, to jest sarmackie, tak? Więc mamy wszystko sarmackie, niekoniecznie właśnie coś, co trochę na zasadzie synonim już, tak? Szlachecki, sarmacki, ale mówię nawet bardziej ogólnie, że ach, staropolszczyzna to sarmackość. Nie, to jednak dotyczy szlachty i to dotyczy szlachty też nie całej, bo tutaj jeżeli chodzi o tą wielonarodową Rzeczypospolitą, to nie ukrywajmy, to też zależało od wyboru swego rodzaju stylu życia także. Więc sarmatyzm, kultura sarmacka, kultura szlachecka, to faktycznie formacja kulturowa szlachty Rzeczypospolitej. Nie mylić właśnie z sarmatyzmem, ja tak bardzo tego nie lubię, bo faktycznie jeżeli chodzi o tą genezę, to pierwsze zdanie, w którym się zawarł sarmatyzm, to było zdanie w Monitorze bodajże z 1765 roku i tam pisano, że przez 200 lat bałwany sarmatyzmu robili z Polski pośmiewisko. I ważne jest o co tak naprawdę kontekst, no bo z czym mieliśmy tutaj do czynienia. Te bałwany tworzące z Polski pośmiewisko wyplenili dopiero Antonio Maria Portaluppi, Stanisław Konarski i Stefan Łuskina. Tam dokładnie padają te trzy nazwiska, czyli widać tak naprawdę, że tutaj pisząca osoba te zdania skupiła się przede wszystkim na zmianach w edukacji. Zmian w podejściu tak naprawdę do tego, jakim językiem też mamy się posługiwać, jakimi wartościami w polityce będziemy się kierować. I w tym momencie właśnie mamy oświeceniowe, zwłaszcza przez pierwsze 20 lat, oświeceniowe złe traktowanie tego sarmatyzmu właśnie jako ciemnota, zacofanie, zaściankowość, pieniactwo, pijaństwo, ksenofobia. Właściwie nie widziano niczego dobrego, tak? Więc ja dlatego nie lubię pojęcia sarmatyzm, bo nam się kojarzy właśnie tak niekoniecznie pozytywnie, a jednak trochę tych pozytywów, chociaż też krytycznie na nie trzeba patrzeć. Znaczy, na pewno sobie o tych pozytywach też będziemy rozmawiać, ale to, co ty powiedziałeś, że zobacz, mamy jakby ten sposób, czy też jakby to spojrzenie kulturowe na temat sarmatyzmu, że to jest pewnego rodzaju idea kulturowa, która dotyczy tak na dobrą sprawę w tych od 8 do 10% społeczeństwa. Tak. I teraz jakim cudem stało się to, że te 8-10% społeczeństwa tak mocno, a w rzeczywistości pewnie nawet mniej, jeżeli to, co też powiedziałaś, że nie każdy szlachcic musiał być sarmatą. Dlaczego ten jakby obraz sarmackości, to jest ten obraz, który jest najmocniej zakorzeniony? To jest, myślę, bardzo łatwe do wyjaśnienia. No jednak szlachta była narodem politycznym, miała władzę. Po niej mamy też najwięcej źródeł. Co więcej, mamy badać w Polsce, niestety, czy w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, bo jednak nie tylko w Polsce, tylko w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, mieszczaństwo miało, to jest chociażby minus tej kultury sarmackiej, mieszczaństwo było tak słabe, tak marginalizowane, że właściwie bardzo rzadko miało cokolwiek do powiedzenia. Nie mówimy tutaj o miastach królewskich typu Toruń, Gdańsk i Elbląg, one jednak funkcjonowały zupełnie inaczej, ale tak naprawdę mieszczaństwo nic nie mogło zrobić. Tak, to szlachta była tą siłą, która o wszystkim decydowała, zarówno politycznie, jak i kulturowo. Tak? Więc tak naprawdę tylko, czy to było 8%, czy to było nawet mniej, to od szlachty szły właściwie wszystkie wzorce. Mhm. No dobra, słuchaj, mówisz o tej szlachcie, mówisz o tych wzorcach, no to mamy gdzieś tam ten mit, no bo kim są ci historyczni sarmaci, no i na ile ten polski szlachcic, o ile my go możemy w ogóle nazwać polskim szlachcicem, czy też ten szlachcic zamieszkujący z Rzeczpospolitą, no on jest potomkiem no właśnie tych dawnych sarmatów. Po pierwsze, ten antyczny sarmata, żeby dla wszystkich to było jasne, to był przedstawiciel plemienia pochodzenia irańskiego, nad Morzem Czarnym, nad Wołgą, sobie mieszkający i faktycznie miał to być przodek
mieszkańców Rzeczypospolitej obojga narodów, zwłaszcza, że właśnie tutaj te tereny Ukrainy, więc Rusini też byli bardzo, bardzo silnie włączani w mity sarmackie. Rusini i Polacy, to już Jan Długosz o tym pisał, że właściwie to są ci dawni Sarmaci. Z jednej strony mamy ten mit, że pochodzimy od dawnych Sarmatów, którzy właśnie tutaj przybyli. Z drugiej strony bardzo szybko nastąpiło utożsamienie dawnych ziem sarmackich, antycznych, z ziemiami Królestwa Polskiego, później Rzeczypospolitej Obojga Narodów w dobie nowożytnej. To znaczy historiografowie tutaj zrobili uczeni, zrobili tak naprawdę, wykreowali ten mit, wymyślili sobie, że przesuniemy sobie granicę Sarmacji, bo Sarmacja istniała, jeżeli mówimy o takiej krainie, to ona istniała w antyku, na mapach to widzimy chociażby Ptolemeusza, więc zmieniono sobie tylko troszkę, przesunięto na zachód, żeby ona idealnie się wpasowała najpierw tereny takie niekoniecznie dookreślone, ale już obejmujące Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie, wiadomo też ziemię dalej na wschodzie. W połowie XVI wieku właściwie już jest jasne, że Sarmacja to jest synonim Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Więc to mi się zawsze podobało w książce profesora Tadeusza Ulewicza, który pisał o Sarmacji bardzo obszernie. Jeden z rozdziałów jest zatytułowany Historycy tworzą dzieje narodu. Tworzą, to jest idealne stwierdzenie tak naprawdę, bo tutaj uczeni, którzy oczywiście byli ściśle związani z dworem, często to byli sekretarze królewscy. Nie powiem, że działali brali zlecenie od króla i tak pisali, no ale oczywiście mamy typowy mit polityczny. To się idealnie zgadzało i Rzeczpospolita Obojga Narodów zaczęła być utożsamiana, że jest to Sarmacja, nie tylko ta antyczna, tylko też ta współczesna, tak? I faktycznie to się przyjęło, bo na Zachodzie też coraz częściej pisano Rzeczpospolita Sarmacja, więc faktycznie jeżeli szlachcic mówił, pisał o sobie jako o Sarmacie, to niekoniecznie musiał myśleć, ach dobrze, ten dawny przodek chociaż też o tym myślał, ale dlatego, że ja mieszkam w Sarmacji. Więc tak naprawdę mamy bardzo ściśle zespolenie przeszłości i teraźniejszości. To się wszystko ładnie ze sobą łączyło. Słuchaj, bo ty już jakby mówisz o tym i gdzieś tam teraz widzę też komentarz naszego wspólnego kolegi Artura Wójcika, że jaka tam Sarmacja, liczy się tylko Wielka Lechia, czyli funkcjonujemy, wiesz, jakby w dwóch mitach. Z jednej strony pochodzimy od Lechitów, a teraz pochodzimy od Sarmatów. Czy te dwa mity się ze sobą jakoś nie gryzły? I tak i nie. To znaczy musimy na pewno pamiętać o tym, że mit sarmacki był bardzo, bardzo popularyzowany, zwłaszcza przed Unią Lubelską, przed 1569 rokiem, bo nagle potrzebowaliśmy mitu, który zespoli nam wielką przyszłą Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Więc tereny sarmackie, ta wspólna przestrzeń idealnie nam się do tego nadawała, bo oczywiście my jesteśmy Lechitami, no ale z drugiej strony wiemy o tym doskonale, to znaczy ja wiem i jeszcze parę innych osób, bo o tym akurat w szkole, nie, dlaczego tak się śmieję, bo my jednak mamy bardzo polskocentryczne patrzenie w edukacji, bo o Lechu oczywiście gdzieś tam słyszymy, ale to, że na przykład Wielkie Księstwo Litewskie, które jednak było częścią Rzeczypospolitej Obojga Narodów, równą Królestwu Polskiemu, też miało swój mit pochodzenia. To nie jest tak, że my mieliśmy Lecha, a oni gdzieś tam się dołączyli do nas. Nie, nie. Oni też mieli swój mit pochodzenia. Pochodzili od Rzymian, lepiej niż my tak naprawdę, bo mieli lepsze konotacje od Palemona, takiego Rzymianina, który sobie tak jak Odyseusz przypłynął naokoło na ziemię przyszłej Litwy. Więc tutaj wiadomo, że była rywalizacja, kto lepszy, kto starszy, ale ta definicja i ta przestrzeń przede wszystkim Sarmacji była czymś, co pomogła nam zespolić społeczeństwo, bo tak naprawdę właśnie to, co powiedziałam, w tym momencie wszyscy mieszkańcy mogliby się czuć Sarmatami, nie tylko szlachta, bo zamieszkują Rzeczpospolitą, czyli Sarmację. Oczywiście to było kierowane do szlachty,
ale tak naprawdę gdybyśmy mieli na to spojrzeć, to na przykład Litwini potrafili, znaczy Litwini, ale koroniarze także potrafiły się pojawiać w źródłach takie informacje, że na przykład szlachta zamieszkująca Wielkie Księstwo Litewskie to oczywiście Rzymianie, ale już reszta to już Sarmaci. Słuchaj, ale to co powiedziałaś jest takie niezwykle istotnego, że mamy rok 1569, Sejm Lubelski, te próby przekonania tych Litwinów do Unii. Ja zawsze stawiam taką tezę, że to był pistolet przystawiony im do głowy troszkę. Ale moje pytanie jest zupełnie inne, bo to co powiedziałaś o tych Sarmatach, czy to nie jest tak, że to jest pewnego rodzaju wytworzenie pewnego wzorca kulturowego, pewnego rodzaju ideału do celów stricte politycznych? Tak, oczywiście, że tak, ale my nie byliśmy tutaj, gdy ja słyszę, że to był jakiś fenomen, że sobie wymyślił... Znaczy ja nie mówię, że to jest fenomen, jakby, tylko że wiesz, jakby gdzieś tam, zobacz, zestaw edukację historyczną w szkole i tego, jak my rozmawiamy o tej szlachcie, o tym właśnie ideale Sarmaty, jak czytamy literaturę na języku polskim i też życie wiejskie wychwalamy na wszystkie możliwe sposoby tego polskiego szlachcica, a z drugiej strony mamy rzeczywistość, która dla większości młodych ludzi, która zaczyna swoją edukację, czy w szkole podstawowej, czy w szkole średniej, ona jakby jest gdzieś z boku i ona, uczeń nie dowie się o tym, że tak na dobrą sprawę cały ten mit jest mitem politycznym, bo był potrzebny. Tak, znaczy mi tego bardzo brakuje w edukacji właściwie, nie tylko w edukacji, ale w ogóle też w powszechnej świadomości, no ale ją zdobywamy dzięki edukacji przede wszystkim. Właśnie przede wszystkim tego położenia nacisku, że tak naprawdę kultura sarmacka to konkretne wybory polityczne, bo z jednej strony, tak jak mówisz, stworzenie samego mitu, ale też wybór, wpisywanie się, na przykład polonizowanie się rodów ruskich chociażby, rusińskich właściwie, no ale ruskich, czy ostrogskich, czy wiśniowieckich, też było swego rodzaju wyborem politycznym. Wiedziano, że tak naprawdę trzeba dokonać tego wyboru. Tutaj oczywiście polityka, władza, nie, jak mówię, nie byliśmy w tym aspekcie żadnym wyjątkowym narodem. My zresztą byliśmy opóźnieni, jeżeli tak mogę brzydko powiedzieć, bo takie mity pochodzenia w państwach Europy Zachodniej były tworzone od naprawdę wczesnego średniowiecza, więc wszyscy się wpisali, wszystkie większe znaczniejsze narody, chociaż nie powinnam używać tego stwierdzenia, ale jednak powiem narody czy społeczeństwa, wpisywały się w jak najdawniejszą przeszłość, bo to było najbardziej prestiżowe. Większość uwielbiła sobie wojnę trojańską, bo 10 lat trwała, więc można było się gdzieś tam odnaleźć. Nam się to nie udało, więc też musieliśmy z tym walczyć, ale oczywiście w innych państwach także te mity pochodzenia i później kształtowania się społeczeństw służyły konkretnym wyborom politycznym i one także były kreowane, legitymizowane, niektóre te instrumenty polityczne w piśmiennictwie, czy średniowiecznym, czy nowożytnym, więc tak naprawdę nasi uczeni i nasi politycy, chociaż to często jedno i to samo w okresie nowożytnym, niestety, albo stety, mieli dobre wzorce tak naprawdę, bo wiedzieli, jak to jest na Zachodzie, ale faktycznie mi się wydaje, że w edukacji, na przykładzie kultury sarmackiej można by pokazać właśnie ciekawe rzeczy, nie tylko kultura, sztuka, właśnie obyczaje, tylko właśnie do czego ideologia, światopogląd, jakieś takie przekonania, wartości wszystkie, jakimi można się kierować, jak to można łatwo wykorzystać politycznie. I to jest idealne tak naprawdę, bo takie kwestie wydają mi się tak uniwersalne, bo my to widzimy, tak? Mamy piękne ideały, o których pewnie sobie za chwilę powiemy, o tych pozytywach, które mogą zostać tak wypaczone, że państwo nam właściwie ginie, tak, na naszą z jednej strony własną prośbę. Wiesz, to co ty powiedziałaś o tym micie początków, jakby byśmy go nie nazwali, ja zawsze sobie tłumaczę to w ten sposób, w jaki kiedyś chyba Ludwik Stoma w jednej ze swoich książek napisał, że w momencie, kiedy przyjmowaliśmy chrzest, no to
Europa Zachodnia już była na zupełnie innym poziomie rozwoju cywilizacyjnego. No i gdzieś jeszcze Harald Świnozęby załapał się do pociągu druga klasa, a my dopiero na doczepkę. I trochę jest tak z tym mitem o początkach, bo jeżeli zobacz, no to co się dzieje na spuścinie, wiesz, to odwołanie Europy Zachodniej do Rzym, do Grecji, jakby to jest znacznie wcześniej, kiedy my jako państwo budzimy się w X wieku, no to już jest jakby, trochę jest tak, że wszystko już nam zostało troszkę zabrane. I trochę tworzymy sobie w oparciu jednak o tą właśnie wielką Lechię działającą na wschodzie, o ten wielki mit sarmatyzmu, który gdzieś tam, sarmatów, który jest tam łatwiej. I teraz słuchaj, jakbyśmy, wiesz, to co też powiedzieliśmy o tej edukacji, która jest dzisiaj w szkole, kiedy rozmawiamy o sarmatach, rozmawiamy o tym XVI-XVIII wieku, no i wiesz, ja patrzę z punktu osoby, która też pisze podręczniki, gdzie masz ten obraz, że z jednej strony cechami charakterystycznymi dla kultury sarmackiej, ja ją będę tak nazywał, jest raz sztuka, ubiór, dwa jest waleczność, o której będziemy mówić, no bo głównie rozmawiamy wtedy o wojnach, a czego w moim odczuciu nie ma? To nie ma podejścia do gospodarki. Znika ten taki wątek tej tolerancji religijnej, który gdzieś tam jest jeszcze za ostatnich Jagiellonów, a przeradza on się w pewnego rodzaju ksenofobiczne spojrzenie i ten taki obraz Polak-katolik, polski szlachcic-katolik, no bo stąd on jakby się bierze. I teraz słuchaj, jakbyś miała zdefiniować, jakie elementy są charakterystyczne dla tego sarmatyzmu polskiego, bo to ja bym użył tutaj polskiego sarmatyzmu. A były inne? No właśnie nie były chyba. Okay. Ty mi to powiedz. Nie, to znaczy absolutnie nie dodawałabym słowa polskiego, bo faktycznie sarmatyzm był jeden, tak? I tu chodziło o unifikację społeczeństwa Rzeczypospolitej, więc trzymajmy się, że dotyczy to całej Rzeczypospolitej. Ja nie widzę różnicy, jak było w Królestwie Polskim, a jak właśnie było na przykład u rodów ruskich, tak? No dawnych, które, no nie, jednak nie. Oczywiście gdzieś pewnie były jakieś drobne elementy, na przykład w sztuce, bo wiadomo, że jeżeli na przykład ktoś zostawał przy obrządku greckim, a nie łacińskim, to gdzieś te elementy były, no ale ja nie jestem też historykiem sztuki, nie wchodzę już w takie detale, że takie coś odnajdę i myślę, że to jest też tak marginalne, że właściwie tylko dla koneserów, że tak powiem. To jest właśnie ciekawe, o co pytasz, jakie wymienić cechy sarmatyzmu, bo To, co powiedziałeś tak naprawdę, te kwestie, mówi się o sztuce, o waleczności, o tej wierze, to są zarówno cechy pozytywne, jak i negatywne. Ja bym miała bardzo duży problem, jeżeli chodzi o wymienienie cech charakterystycznych, bo tak naprawdę pytanie, czy to też było coś tak odrębnego od innych zachodnioeuropejskich mitów, tak? Bo jeżeli mówimy o waleczności, no ale przepraszam, które tak naprawdę społeczeństwo sobie nie przepisywało waleczności? Wszyscy byli spadkobiercami średniowiecznych rycerzy, którzy mieli bronić ojczyzny, bronić króla, pomagać biednym, znaczy ubogim właśnie, no wiadomo, kobietom, dzieciom i tak dalej, więc tak naprawdę część tych cech, które nam się pojawiają często, jak ja patrzę też na podręczniki szkolne, to są właściwie takie ogólniki, które moglibyśmy przypisać całemu społeczeństwu zachodnioeuropejskiemu w dziedzictwa właściwie grecko-łacińskiego, tak? Na pewno... Poczekaj, ci wejdę w słowo. Wiesz co, dla mnie to jest cały czas jakby funkcjonujemy w tym ideale średniowiecznego rycerza, który dostosowujemy do takich norm, które mamy gdzieś tam w XVI-XVIII wieku, a potem jakby do rewolucji przemysłowej to się tam potoczy, potem to się zmieni. Tak, no ale to trochę tak jest i ja jak tak patrzę na te cechy, które właśnie się często pojawiają przy sarmatyzmie, to mówię okej, no zazwyczaj widzimy taką tabelkę pozytywy, negatywy i ja się śmieję, że właściwie to jest tak, że
to jest przejście od ideałów do rzeczywistości bardzo często, tak? I dlatego ja nie lubię tak definiować, właśnie wymieniając cechy. Może dlatego, że jest mi już zbyt trudno, zbyt dużo wiem, bo na pewno stworzyliśmy coś indywidualnego i tutaj przede wszystkim, jeżeli chodzi o sztukę, ale no ciężko mi powiedzieć, że tolerancja religijna była coś, czym się wyróżnialiśmy, bo już to zostało dawno obalone, że Rzeczpospolita była państwem bez stosów, no może tak niedosłownie, no ale też nie było tak, że nie wiem, nawet za Jagiellonów było tak cudownie i tak dalej, a później się zaczęło. Nie, wiemy o tym doskonale, że na papierze mieliśmy Akt Konfederacji Warszawskiej i wszystko pięknie się zgadzało, a później w rzeczywistości już tak pięknie nie było, o czym w Toruniu wiemy doskonale. Jednak przede wszystkim Toruń jest niestety tym wspomnieniem tumultu. Więc z jednej strony mamy na papierze tolerancję, która tak jak wspomniałeś, no za chwilę nam przejdzie w ksenofobię, tak? I XVII wiek to, jak realia polityczne nam zmieniły te cechy sarmatyzmu, bo dla mnie na przykład XVI, XVII, XVIII wiek to są tak różne stulecia, że właściwie nie mogę powiedzieć, że ach, sarmatyzm, dobrze, jaki był w XVI, pytanie czy był, bo nawet historycy czy historycy sztuki mówią o tym dosadnie, że XVI wiek to jest dopiero kształtowanie się, a dopiero od XVII wieku możemy mówić o sarmatyzmie. Były przez lata dyskusje, czy sarmatyzm to barok, czy by można tego tak nie określać. Tu przede wszystkim historycy sztuki i literaturoznawcy się próbują to ze sobą zestawić. Dlatego ja ci powiem szczerze, Łukasz, nie powiem ci, jakie były cechy sarmatyzmu od XVI do XVIII wieku. Nie daję sobie takiego prawa, bo mówię, dla mnie te stulecia były tak różne, że ciężko by mi było to stwierdzić, chyba że znowu mówimy o takim stereotypowym ujęciu, nie? Że mamy, dobra, tutaj wiara, tutaj właśnie waleczność, no ale dla mnie to są takie ogólniki, które właściwie dotyczą wszystkich potomków rycerza. Mhm. Z jednej strony nawet zobacz, mówimy o tym, że tak, każdy uwielbiał być na tym swoim folwarku, wsi spokojna, wsi wesoła, Arkadia, ale z drugiej strony szlachta była ciekawa świata, wyjeżdżała za granicę, lubiła się bawić, uwielbiała nowinki, zwłaszcza ze wschodu, mamy bardzo dużą orientalizację przecież kultury w XVII-XVIII wieku i to jest znowu taki dysonans, no to jak to, uwielbiamy to co swoje, swojskość, czy jednak cudzoziemszczyzna? I mi się wydaje, że my w ogóle jesteśmy takim społeczeństwem, nie tylko w przeszłości, ale też dzisiaj, gdzie nas charakteryzuje tak wiele paradoksów, bo właśnie chociażby, czy jesteśmy zasklepieni u siebie tylko, ale jednak gdzieś przemycamy i jesteśmy ciekawi, że ach, może coś jednak zaadoptujemy do swojej kultury, więc to są takie rzeczy, dlatego na przykład nie lubię tylko takich cech wymieniać, bo zawsze znajdę pewne elementy, które już się z tym nie zgadzają. Ale wiesz, to co ty powiedziałaś na samym początku, że im więcej wiesz, tym jakby ten obraz ci nie pasuje do takiego właśnie stereotypowego wyobrażenia Sarmaty, czy też polskiego szlachcica. Ale... No właśnie, bo jakby. No tak, ale wiesz, jak myślisz. Ale tak samo, słuchaj, tak samo jak ja, jeżeli chodzi o. Kiedy patrzę na sytuację, nie wiem, wsi w Wielkopolsce, na Śląsku czy na moich Żuławach, no wiem, że sytuacja chłopów wcale nie musiała wyglądać tak, jak nie wiem, w niektórych książkach się pisze. Że to wszystko zależy właśnie od okresu, od specyfiki miejsca. I to jest chyba też jakby taki problem, o którym rzadko się mówi, że. Ten obraz, który gdzieś tam podajemy w edukacji szkolnej, w przestrzeni publicznej, to takie magiczne słówko public history, no kurczę, no on jest oparty w większości o stereotypy. Tak, ale absolutnie, znaczy ja, jeżeli jasne, w pierwszej takiej mojej myśli, jeżeli mówię polski szlachcic,
albo rozmawiam o tym ze studentami, to co się nam pojawia? Albo właśnie ta krytyka oświeconych, ale przede wszystkim XIX wiek. I wszyscy mówią, no tak, Zagłoba, przecież Sienkiewicz. I jak ja słyszę, że Sienkiewicz pisał ku pokrzepieniu serc, ja mówię, nie no fantastycznie, tak nas pokrzepiał, że właśnie pokazywał nam, oczywiście są cudowne jednostki, tak, ale pokazywał nam też, jak to szlachta teoretycznie waleczna, ale nie chcąca się zbierać na wojnę i wyjeżdżająca z tych swoich folwarków tak, że po prostu zbierają się 3 miesiące, zanim na tą wojnę wyjadą. Widzimy to, że traktują wojnę właściwie jak schadzkę, gdzie można się spotkać i napić się więcej lub mniej. Ja akurat bardzo lubię Ogniem i Mieczem, nie lubię innych części i bardziej nie jestem fanką Sienkiewicza, wolę film, jeżeli chodzi o trylogię, aniżeli książkę. Wiem, przepraszam wszystkich historyków, bo to zawsze wzbudza jakieś dziwne skażenia, że jak ja mogę nie lubić Sienkiewicza w tym momencie, ale my jesteśmy właściwie, mamy takim, wydaje mi się, stereotyp właśnie polski szlachcic, tak, butny, on tu stanie, on będzie walczył, wyzwie na pojedynek jak rycerz, ale jak już ma walczyć, to tak może niekoniecznie, aczkolwiek w tej ostatniej chwili, no skoro ojczyzna mnie potrzebuje, no dobrze, już pojadę, tak, ale właśnie wydaje mi się, że my cały czas w tym tkwimy. Takim stereotypie. Ja cię pocieszę, ja też nie lubię Henryka Sienkiewicza. Krzyżacy zniszczyli mi jakby etap dzieciństwa w 5. klasie szkoły podstawowej, bo wtedy się nic przerabiało. Ale słuchaj, uwielbiam za to ekranizację pana Wodyjowskiego. Uwielbiam. A to nie, znaczy ja absolutnie byłam oczywiście team Domagarow, no jednak... Ogniem i Mieczem. Uważam, że Ogniem i Mieczem Zamachowski był niezły, ale jednak Łomnicki to jest zupełnie inna bajka. Akurat Zamachowski totalnie nie trafił na rola moim zdaniem. Ja uwielbiam z kolei Zagłobę, jeżeli chodzi o Ogniem i Mieczem, to jednak Kowalewski jest moim zdaniem idealny, ale właśnie no, on też jest takim fantastycznym uosobieniem szlachcica Sarmaty, tak? Który pije, który właściwie już opowiada bajki o tym swoim herbie, gdzie go zdobył i w ogóle, no bo to się pojawia nam parę razy, który stanie oczywiście za swoimi przyjaciółmi, no ale jak to, jak ma walczyć, to nagle ojejku, naprawdę, przecież ja mu nie podołam. No widzimy, ja dlatego zawsze się śmieję, że jak ktoś, a to się cały czas powtarza, że jeżeli ktoś mówi, że Sienkiewicz pisał ku pokrzepieniu serc, ja mówię, no jeżeli chciał pokazać, że 4 jednostki są w stanie zwyciężyć, bo reszta to niekoniecznie będzie tutaj z chęcią walczyła, no to faktycznie bardzo, bardzo pokrzepiające, tak? Więc, ale jeszcze wracając na chwilę do Sienkiewicza, jak ktoś nie lubi, to polecam bardzo fajne podróże, listy z podróży do Ameryki czy Afryki, to jednak jest fajny Sienkiewicz, więc tak kończąc wątek Sienkiewicza. No to jest taki pozytywistyczny Sienkiewicz, to jest taki, o którym my zapominamy bardzo często. Słuchaj, ja jednak będę wracał trochę do takich stereotypów, no bo jednak rozmowa ma to do siebie, że troszkę o nich musimy porozmawiać i chciałbym się skoncentrować na takich dwóch rzeczach, które mnie najbardziej gdzieś tam w jakiś sposób tkwią w głowie, jeżeli chodzi o kulturę sarmacką. Jedna rzecz to jest edukacja, no bo ty sama powiedziałaś, że ta szlachta, która z jednej strony chciała być taka swojska, z drugiej strony jednak jak popatrzymy chociażby na pracę profesora Mączaka i wysyłanie tych szlacheckich synów w XVII, XVIII wieku na zachód, no jednak kurczę, no, pokazuje im zupełnie inny świat. I teraz pytanie, na ile w tej edukacji XVII-XVIII-wiecznej to kształtowanie, i przepraszam, że tak powiem, ale taka była wtedy realia, tego młodego mężczyzny, no bo kobieta, pytanie, czy kobieta mogła, nie funkcjonowała w takiej przestrzeni, no to jednak te budowanie tej świadomości tego młodego mężczyzny, tego młodego szlachcica, na ile ona była, i teraz zadam, proeuropejska, a na ile była stricte sarmacka, bo to mnie, wiesz, to jest taki dysonans, o którym też mówiłaś. Mhm. No tak, znaczy to jest też trochę dysonans w naszej głowie, nie? Bo pytanie, czy oni w ogóle o tym tak myśleli. Oczywiście no, do cudzych krajów się jechało, więc oczywiście Rzeczpospolita
Pytanie w ogóle, czy Rzeczpospolita, bo jednak Sarmacja też faktycznie funkcjonowała tak, nasz folwark, nasz mały ogródek, mały, no mogły to być włości, nie wiadomo jakie, bo nie ukrywajmy też, no nie cała szlachta wyjeżdżała, kto wyjeżdżał, ta najbogatsza i magnateria, tak, więc no to też musimy sobie zawsze uświadomić, ale tak, edukacja, znaczy Z tą edukacją też bym tak nie przesadzała, jeżeli chodzi, bo też już się pojawiały jakieś tam głosy czasami, jak mówiłam o edukacji, że ona była jakimś takim fenomenem, też nie była. Ja bardzo doceniam edukację domową, jeżeli chodzi o szlachtę, bo my musimy sobie to uświadomić, czego najpierw szlachcic się uczył. On się uczył historii. Punkt dla nas. Historii przede wszystkim swojego rodu, swoich najbliższych, swojego państwa, wszystkich koligacji, jakie istniały zarówno w Rzeczpospolitej, jak i na Zachodzie. Bo ten, kto wyjeżdżał na Zachód, to oczywiście w XVI wieku wyjeżdżał na studia. To wiemy, czy po Koperniku, czy po Kochanowskim. Okej, jeżdżono na studia. Później ta edukacja się zmieniała i już jeżdżono sobie tutaj trochę postudiować, tam trochę postudiować, taki, ja zawsze się śmieję, to taki Erasmus, jak taki dzisiejszy, nie? Że bardziej nabieram ogłady towarzyskiej, ćwiczę języki obce w praktyce, zdobywam doświadczenie, jak tam bywać na dworze, z kim sobie porozmawiać, z kim nie, niż no, nie była to taka edukacja stricte, poznaję życie troszkę na takiej zasadzie. Nie bez tak, powodu... Erasmus, zgodzę się z tobą, Erasmus to jest sposób poznawania życia, tak. No tak, ale to jest, ja dlatego się śmieję, bo faktycznie jak sobie uświadomimy, że bardzo często nie wyjeżdżano w pojedynkę, tylko wyjeżdżano na przykład ze starszym bratem albo z opiekunem, który był duchownym, no nie bez powodu, bo mamy takie relacje, gdzie tato przyślij pieniądze, tak, bo przehulałem gry, grając w karty i tak dalej, albo nawet jak Jakub Sobieski, ojciec przyszłego króla, tam mówi, tylko jak najdalej od Polaków tam, Janku i Marku, trzymajcie się, bo przecież od razu będą jakieś rozruby, albo jak najdalej od Włochów, bo oni tam lubią się pojedynkować, no to faktycznie no, widzimy, jak ta edukacja zagraniczna wyglądała. Oczywiście w założeniu miano się kształcić, no ale to zawsze realia mogą być troszkę inne. I faktycznie już w połowie XVII wieku pojawiają się opinie moralistów, że właściwie po co wydawać te pieniądze za granicą, kiedy ta szlachta niczego się nie uczy, jeszcze przywozi jakieś zagraniczne mody, ubiera się nie tak, zapomina języka polskiego, wtrącając co chwilę jakieś dziwne słowa. No, mamy te wtedy wysyp makaronizmów, zresztą widziałam, że było pytanie, czy będziemy używać makaronizmów, może niekoniecznie. Więc bardzo szybko tak naprawdę zauważono, że poniekąd są to pieniądze wyrzucone w błoto. Też tak nie możemy na to patrzeć, bo znowu to wszystko zależało od konkretnego człowieka, od jego rodziców, od jego funduszy, od zaplanowania tej podróży, od opiekuna, który wyjeżdżał w tą podróż, jakie miał znajomości, jakie miał możliwości załatwienia troszkę też pewnych rzeczy na Zachodzie. Pamiętajmy też, że ta podróż była ściśle określona, w zależności znowu od sytuacji geopolitycznej, bo przez długi czas katolicy w ogóle nie wyjeżdżali do Niderlandów, no bo oczywiście kraj protestancki, nie wyjeżdżamy, a tam były najlepsze szkoły anatomiczne, więc tak naprawdę lekarze przyszli, powinni tam jeździć, tak? I, no i tutaj też mieliśmy taki dysonans. Wiadomo, że jak ktoś, nie wiem, mamy Radziwiłłów, Kalwińskich, no to faktycznie oni sobie bez problemu wyjeżdżali, ale były takie niesnaski, że tak powiem, nie, do protestantów to no wiadomo, trzeba przejechać, ale to tak szybko, ale jedziemy ogólnie do krajów katolickich, tak, więc ja mówię, no to znowu zależy kiedy, po co, w jakim celu ta edukacja zagraniczna była nam potrzebna, ale na pewno szlachta była ciekawa, bo to widzimy, że kupowano podobne stroje, tak, strojono się mimo wszystko na wzór zachodni, choć z drugiej strony też wiemy o tym, że niektórzy sarmaci wyjeżdżali za granicę i na przykład przyozdabiali mieszkanka, które wynajmowali, portretami przodków, tak, jakimiś skórami i tak dalej, żeby czuć się jak w domu.
że skoro spędzimy tu na przykład pół roku, rok czy nawet dłużej, to chcemy się czuć jak w domu. No, ale ja mówię, to też nie było nic nadzwyczajnego, bo na przykład Anglicy potrafili na kontynent przywozić zapasy swojego wina, bo tutejsze im nie smakowało. I o tym też to też widzimy w relacjach ich, więc tak naprawdę oswajanie też sobie tej przestrzeni za granicą nie było niczym nadzwyczajnym. I oczywiście nawet jeśli rodzice mówili, nie spędzajcie czasu z Polakami, to absolutnie to była norma, że lgnęło się do swoich, więc no, jednak ten sam kod kulturowy, wszędzie jesteśmy tymi samymi ludźmi, to jednak budowało i podbudowywało. Mówię, no, z tą edukacją w zależności od tego, czego chciano, ale ja bym absolutnie tutaj właśnie nie mówiła o tym, że byliśmy zamknięci, bo jeździliśmy na zachód, a z drugiej strony przejmowaliśmy bardzo dużo elementów ze wschodu. Ja uwielbiam to określenie na Rzeczpospolitą obojga narodów, zresztą na Polskę do dzisiaj też, że my jesteśmy między zachodem a wschodem. Bo właściwie to jest takie idealne położenie, że mamy taki synkretyzm tego wszystkiego. Powiem ci tak, znalazłbym kilka osób, które by na pewno stwierdziły, że to położenie, szczególnie geopolityczne, nie jest korzystne. Ja nie mówię, że jest może korzystne, ale nawet w tym naszym charakterze dzisiaj się zawsze śmieję, że oglądać obrady parlamentu na przykład angielskiego parę lat temu, wschodniego, że tak powiem, nie wskazując dokładnie, i polskiego. My jesteśmy tak pomiędzy. I to, ja mówię, to między zachodem a wschodem mimo wszystko my się dobrze wpisujemy, jesteśmy takim troszkę przekaźnikiem, nie chcę tu dzielić Polski absolutnie, tylko właśnie Rzeczpospolita, dzisiejsza Polska właśnie jest takim terenem, gdzie faktycznie tak pomiędzy, my się wpisujemy jedną nogą tu, drugą tu i to ja mówię, nam to zostało właściwie, zawsze mówię, że to jest wpływ Sarmacji naszej. Słuchaj, mówiłaś przed chwilą o tym takim oswajaniu, że jakby ta szlachta, która gdzieś tam wyjeżdżała, przynosiła to, co znała doskonale ze swego domu. A ja bym cię chciał zapytać o pewnego rodzaju transfer kulturowy, bo mi zawsze przychodzi jedna rzecz. Ja jeszcze jak zaczynałem swoją pracę zawodową w Muzeum w Miedrzeczu, to tam znajduje się największa w Polsce kolekcja portretów trumiennych. I wiesz, z jednej strony mamy przedstawicieli polskiej szlachty, ale z drugiej strony mamy przedstawicieli tej szlachty, która funkcjonuje na pograniczu wielkopolsko-brandenburskim, dla której ten jakby polski czy też sarmacki rytuał pogrzebowy, on jest niezwykle atrakcyjny. I teraz, czy mamy jakieś tego typu transfery kulturowe, że właśnie te wzorce sarmackie przejmowane są przez szlachtę osoby z Europy Zachodniej? A to niezłe pytanie jest, ci powiem. A widzisz, no wiesz, to jest mój ulubiony portret trumienny i wiesz, tam patrzysz i tak. No. Nie, znaczy powiem ci szczerze, że nigdy tak tego nie badałam i się nad tym nawet nie zastanawiałam, czy mamy transfer na zachód. Ja bym powiedziała, że nie. Okej. Okay. Jeżeli gdzieś jest, to są faktycznie pojedyncze zapewne elementy, bo portrety trumienne się stwierdza, że to jest faktycznie największy fenomen, jaki my sobie stworzyliśmy, że nigdzie więcej tego nie ma, więc jeżeli to gdziekolwiek występuje na pograniczu, to widać, że te wpływy były silne, ale tego jednak, to się jednak nie przedostało do innych krajów, tak? Jednak na takiej zasadzie, że dobrze tam też zaczęto wytwarzać i kultywować tę tradycję, więc widać, że to było coś, co się podobało, ale ja bym od razu nie mówiła tutaj o... Nie, ja też jakby, wiesz, jakby patrzę na te pogranicze, taki trójkąt, gdzie mamy, wiesz, Wielkopolska, Brandenburgia i Dolny Śląsk, gdzie tam jednak wśród części tej szlachty niemieckiej ten portret trumienny gdzieś tam się pojawia, ale to jest jakby teren pogranicza. Pogranicze się rządzi w ogóle swoimi jakby prawami troszkę innymi, że tam każdy bierze dla siebie coś, co jest mu wygodne. Tak, tutaj też można by pytać na przykład, skąd to zostało przywiezione, tak? Czy na przykład ktoś nie uczestniczył w jakimś pogrzebie, nie spodobało się to, dobrze, no to może właśnie też tak zrobię, nie? No bo to...
Z drugiej strony też jakby ja tam siedzę, tak jak kiedyś jeszcze patrzyłem na to, że tam część tej szlachty, no to ona miała posiadłości po jednej i po drugiej stronie jakby granicy, więc to naturalną koleją rzeczy przejmowali pewne rzeczy. Słuchaj, jeżeli już jesteśmy przy mitach, no to nie byłbym sobą, jakbym nie zapytał o picie. Słuchaj, jeżeli chodzi o no taki typowy no polski szlachcic, Zagłoba, no przepraszam. No to jest człowiek, który zaczyna dzień od picia i kończy dzień na piciu. Ja się zawsze śmieję tak jak Winston Churchill niejako, tylko tam on zaczynał od niskich bąbelków w postaci szampana, a dopiero potem przechodził do whisky. Ale czy to nie jest tak, że to warcholstwo i to pijaństwo no trochę było wpisane w tą kulturę sarmacką? Inaczej, picie było wpisane w kulturę sarmacką, niekoniecznie pijaństwo. Bo to są jednak dwie różne rzeczy, tak? Bo nie zapominajmy, że jednak alkohol, to myślę, że bardziej Dorota, która była u ciebie, by się tu wypowiadała pewnie szerzej, ale do specjalistów. Ale pamiętajmy o tym, że w Rzeczpospolitej jest problem z wodą, tak? Pitną. No taka jest prawda. Tworzy się nie bez powodu tyle napojów alkoholowych, no bo one też z jednej strony były po prostu składnikiem żywienia, z drugiej strony były lekarstwem, no zresztą do dzisiaj czasami tak jest. Wódki nie tylko pito, ale też się nimi nacierano i tak dalej. Ten alkohol właściwie był na co dzień, że tak powiem dostępny. Jeżeli mówimy o pijaństwie, to musimy od razu zaznaczyć, że głównie dotyczyło to elit, tak? No bo to nie jest przecież tak, że każdego było stać na wysokoprocentowy alkohol, bo znowu no, nie upijano się jakimś piwem, które podobno, ja nie jestem specjalistką od piwa absolutnie, ale które podobno no, przypominało raczej takie sikacze takie dzisiaj. Podpiwki, ono tam dochodzi, no. Jak dochodziło do 2%, to już było nieźle. No właśnie, więc znowu tak naprawdę no, to nie jest taki alkohol, o którym my dzisiaj myślimy, tak? Że ach dobrze, pito na umór od rana. To tak nie było. Też pamiętajmy, że my o tym warcholstwie i pijaństwie sarmatów słyszymy właściwie w oświeceniu. Znowu przez kogo? Przede wszystkim przez poetów, przez pisarzy, przez Jędrzeja Kitowicza. Który pisze nam o obrazie panowania, o obyczajach zapanowania Augusta III. I on bardzo krytycznie tak naprawdę pokazywał właśnie upijanie się, ale samo spożywanie alkoholu już nie było przez niego krytykowane. Więc tak naprawdę znowu mamy pokazanie, no trzeba umiar zachować. Znaczy na pewno czasy saskie, zwłaszcza właśnie panowanie Augusta III, kiedy Rzeczpospolita nie prowadziła wojen. To był pierwszy od dłuższego momentu czas, kiedy faktycznie było spokojnie, kiedy było wiele więcej spotkań, jakichś bali, jakichś takich uroczystości. Nie zapominajmy o tej całej kulturze jednak szlacheckiej, wystawności, jeżeli chodzi o chrzty, śluby, pogrzeby, to wszystko trwało po kilka dni, więc tych toastów było bardzo dużo i była taka zasada, która też się utrzymała do dzisiaj, tak, że kto nie pije, to temu nie za bardzo ufamy, to ten donosi, nie? No to znane jest jednak powiedzenie, ale to też nie było tak, oczywiście, że czasami mamy relacje, zwłaszcza od podróżników z zagranicy, gdzie oni mówią, no nie, no ten już w ogóle się słania, ten już jest kiepski, ale znowu musimy pamiętać o tym, że zapisywano takie rzeczy, które koliły w oczy już, tak? Więc oni też nie opisywali, że ach, wszyscy piją, bo tak naprawdę alkohol piła wtedy cała Europa, mówię znowu o elitach, tak? No to nie było tak, że dobrze we Francji i w Anglii nie pito herbatkę, a u nas pito miody i wódki, nie? Słuchaj, to co powiedziałaś przed chwilą, bo to też mi gdzieś tam przychodzi stwierdzenie pijane jak polska świnia. To chyba Jan Kazimierz Haur stworzył to określenie. Jak dobrze pamiętam, w 1678 chyba go użył po raz pierwszy. No to jednak ono z czegoś musiało się wziąć, no bo jakby z tego co pamiętam, tam jest cały opis, jak on widzi właśnie tą polską szlachtę, która nie wylewała za kołnierz.
Dobrze się bawił, o tak. Tak, no nie wylewała, no to faktycznie tak było, aczkolwiek ja mówię, no pytanie gdzie i kiedy, nie? No to też trudno stwierdzić, że jak szlachcic sobie siedział w tym swoim folwarku, dbał o swój jednak majątek, no to od rana do wieczora pił, tak? No jednak musimy pamiętać, gdzie, kiedy, w jakich okolicznościach tak naprawdę spożywano, no ale oczywiście picie było bardzo dużym elementem kultury szlacheckiej, absolutnie. Mówię, ale picie a pijaństwo to są znowu te dwie rzeczy. Tak, no. Wiemy o tym doskonale. Jaka była skala tego, mi jest bardzo trudno powiedzieć, no bo właśnie o to chodzi, że my mamy w źródłach raczej relacje z już takich sytuacji, które właśnie bolą, nie? Które gdzieś tam, znowu ten się upił, ten mamrocze, a ten zasnął przy stole, tak? No, to takie rzeczy są odnotowywane. Słuchaj, to jak już jesteśmy przy tym wątku, znaczy mi wszedł do głowy w ogóle pomysł na tekst, co w XVII-XVIII wieku można było uznać za picie, a co już za pijaństwo. No. Co by było, jakby wiesz, bo to jest jakby pytanie, co rozumiano, czy tam nie wiem, trzy kieliszki trójniaka, czy to było, czy dwójniaka, czy to było pijaństwo, a czy trzy. Dobra, to jest jakby inny wątek. I co rozumiano, i jakie miano w tamtym czasie głowy. Ale kwestia zupełnie inna, bo jednak rozmawiamy o sarmatyzmie i gdzieś ty też fajnie zauważyłaś, że mamy pozytywne i negatywne aspekty. Ja wiem, że ty nie chcesz nadawać pewnych cech. I jakby w pełni cię rozumiem tutaj, ale jeżeli mogłabyś powiedzieć na sam koniec, co jest pozytywne, czy też co było pozytywne w kulturze sarmackiej, albo też co do dzisiaj jakby zauważamy w naszej współczesnej kulturze, a które elementy negatywne były i które z nich mamy do dzisiaj, bo to jednak ten sarmatyzm bardzo mocno wpływa na naszą współczesną mentalność. Takie jest bynajmniej moje zdanie. Oczywiście może się z tym nie zgadzać. Znaczy dla mnie największym pozytywem było rozbudzenie najpierw, a potem ukształtowanie się świadomości historycznej, a nawet może nie tyle świadomości, co takie zainteresowanie przeszłością. Najpierw przeszłością państwa, ale później właśnie przeszłością własnego rodu, rodziny, w zależności od tego, jak ważni byliśmy, no wiadomo, bo to musimy wiedzieć, że szlachcic właściwie nie funkcjonował jako jednostka. I mi się wydaje, że dzisiaj, że nam to pozostało, bo przynajmniej dzisiaj te wszystkie zainteresowania genealogią, które na przykład, nie wiem, 50 lat temu nie były tak popularne jak dziś, to absolutnie widzimy, że każdy, znaczy może nie każdy, ale wiele osób faktycznie próbuje się dogrzebać do swoich przodków. No to mamy nagle takie rozbudzenie, ach, skąd ja pochodzę, tak? I no niekoniecznie przecież to, ja zawsze się śmieję, że każdy gdzieś tam ze znajomych, jak słyszę, to odszukuje jakichś tych fantastycznych, no tu dziadek walczył tu, dziadek walczył tam i zawsze po tej dobrej stronie. Ja mówię, dziwne, że jakoś nie spotykam. Zawalczyli po drugie. To jest zawsze przezabawne, no ale okej. Słuchaj, to jest jeszcze tak samo, jak każdy znajduje jakby przodków wśród polskiej szlachty i szuka herbuc, nie? Tak, no przecież nikt nie pochodzi od chłopstwa, nie? Od tych 90% społeczeństwa. No ja doszedłem do 1722 roku i ciągle jest wieś, więc jakby sobie herbu nie dorobię, ja niestety. Ja paradoksalnie nie badam. Wychodzę z założenia, że mogę zawsze stworzyć jakąś genealogię, żaden problem. Mam takie nazwisko, że coś się wymyśli. Nie, oczywiście wiem trochę o moich przodkach, ale właśnie nie badam jakoś tam specjalnie. Wychodzę z założenia, że w ogóle nie jest mi to potrzebne. Ale faktycznie to jest dla mnie taki bardzo duży pozytyw, że szlachta zainteresowała się swoim państwem, swoim właśnie też tym małym krajem, moją małą ojczyzną, moim rodem i tak dalej. I jednak też taka budowanie takiej wspólnoty szlacheckiej, że właściwie zawsze można było pojechać do innego szlachcica. Te folwarki wyglądały tak samo. Oni też
u sąsiadów, wszyscy jednak tak, pan brat jednak, panie bracie, była ta wspólnota. Wiadomo, że to zostało gdzieś tam wypaczone, ale taka solidarność, taka wspólnotowość mi się jednak bardzo, bardzo, bardzo podoba, jeżeli mówimy o szlachcie. Teoretycznie wszyscy równi, wiadomo jak to było w rzeczywistości, ale mówię, to zainteresowanie przyszłością mi się zawsze podobało. No jednak drugą taką cechą pozytywną to jest na pewno no, ten fenomen, czyli jakiś swego rodzaju wykształcenie własnej kultury materialnej, bym bardziej powiedziała, tak? Bo to, co mówiliśmy, ubiór, taka właśnie kultura materialna, jeżeli chodzi o wyposażenie wnętrz i tak dalej, to właśnie zespolenie jednak naszej polskiej rodzimej kultury z Orientem, to jest jednak coś fenomenalnego i właśnie pokazuje, że nie byliśmy tacy zaściankowi, tacy z daleka od, że w ogóle nie wiemy, co się dzieje na świecie. I to paradoksalnie wydaje mi się, że też w wielu umysłach Polaków zostało, bo z jednej strony chcemy wyjeżdżać na zachód, chcemy tam spędzać wakacje, ale z drugiej strony niektórzy mówią tak, ale tutaj nasza Polska musi być taka bardzo tradycyjna, tak? Nie chcę tu wchodzić w spory polityczne, zwłaszcza teraz, ale faktycznie troszkę na takiej zasadzie niech Polska zostanie jaka jest, ale oczywiście my chcemy korzystać sobie z tych podróży i tak dalej. Trochę to mi przypomina XVII wiek, tak? Że jednak lubimy, jesteśmy patriotami, ale no na przykład nie mamy nic przeciwko kulturze kulinarnej z całego świata, tak? A już jeżeli chodzi na przykład o wiarę ludzi z całego świata, to już mamy. Więc z tym czasami może być problem. I właściwie jeżeli myślę o takich pozytywach, które zostały pozytywami przez cały okres Rzeczypospolitej, to w sumie chyba nie przychodzi mi nic więcej, powiem szczerze, bo to, o czym wspomniałam na początku, ja mam bardzo dużo pozytywów w głowie, które zmieniły się przez wypaczenie polityczne przede wszystkim w negatywy, tak? To o czym mówiliśmy, bo szlachcic był dumny, tylko że właśnie ta duma mogła się przerodzić w taką pychę, w taką butę, taką, no jak to, ja tutaj przecież najlepszy, to jednak my cały czas tacy jesteśmy, ja nie mogę, tak, no jednak między dumą a taką pychą jest różnica, a ona się czasami zacierała. To, co mówiliśmy, wiara w Boga, Polak, katolik, ten stereotyp, no Wszystko bardzo fajnie, jeżeli jesteśmy tolerancyjni. My wiemy doskonale, że bardzo szybko się zrodziła ksenofobia, jakieś do tego zabobony istniejące. To jest kolejny paradoks, bo tak jak mówimy, no tu mamy problem z ludźmi wyznającymi inną religię, inne wyznanie, a z drugiej strony mamy zainteresowanie właśnie sztuką Orientu, mamy pod ubiór, który jednak miał pochodzić ze wschodu, bo przecież z Sarmatów, więc z Iranu, z Turcji ewentualnie, tak? Więc to jest znowu to. Mamy wolność, która myślę, że takie poczucie wolności my jednak lubimy i tak podkreślać, że właśnie jesteśmy wolni i tym szlachta się szczyciła, no ale z drugiej strony wiemy, do czego ta zbytnia wolność, ta anarchia doprowadziła, więc to są, tak jak mówię, to są trochę takie ideały, które były dobre, a przez warunki, w jakich zaistniały i w jakich były wykorzystywane, no zmieniły się w rzecz negatywną, bo tak samo właśnie mamy patriotyzm, a prywatę, gdzie mamy ojczyznę, nie, może ważniejsze moje własne dobro, nie? I to są takie rzeczy, które myślę, że są bardzo uniwersalne i to jest zawsze coś, co ja lubię podkreślać, że my właściwie ucząc się historii, my nie uczymy się, że a dobra, ludzie w XVI wieku byli tacy, w XVII tacy, w XVIII tacy, bo właściwie to byli ludzie tacy sami jak my, bo właśnie o to chodzi, no jeżeli mamy do wyboru dobro ojczyzny, czy dobro własne i rodziny, czy nasze,
No, ja zawsze mówię, to powtarzam właściwie słowa Szymborskiej, tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, tak? Bo pytanie, jak my byśmy się zachowywali i tak dalej, nam bardzo łatwo przychodzi ocenianie dzisiaj, że na przykład, a szlachta do tego doprowadziła, że Polska upadła. Ja mówię, no, no dobra, ale z jednej strony król nadawał wszystkie przywileje, tak? Bo chciał zostać wybrany chociażby i to, no to kto by nie brał tak naprawdę, więc to... Nam bardzo łatwo jest osądzać dzisiaj, że ach, to przez tych Sarmatów straciliśmy ojczyznę, tak? A no, no to jest właśnie to pytanie, nie? O to, czy jak my byśmy się zachowywali, no ale tego właściwie nie wiemy. Na pewno negatywem dla mnie jest niechęć do mieszczaństwa, czy pogarda dla chłopów. Właściwie to widzieliśmy przez całą epokę. Nawet w oświeceniu był problem, jeżeli chodzi o edukację, no i bo jak to szlachcic miał się uczyć razem z chłopem w jednej ławce szkolnej. Więc to na pewno jest dla mnie negatyw, jeżeli chodzi o kulturę szlachecką, że właściwie nie dostrzegano, nie próbowano dostrzegać jakichkolwiek plusów rozszerzenia jak gdyby przywilejów, które mogłyby sprawić, że ta Polska by wyglądała inaczej. Słuchaj, ja sobie zanotowałem. Najpierw powiem, że Państwo możecie zadawać pytania, bo w komentarzach do Asi za chwilę jakby też zadam te, które już są. To, co ty powiedziałaś w ogóle, ja mam zawsze problem z tym, wiesz, zamiłowaniem do tej historii, do tej przeszłości. No bo wiesz, to jest, chodzi o kwestie też chyba jakościowe, które gdzieś tam mamy. Bo z jednej strony interesujemy się tą historią taką najbliższą, historią własnej rodziny. Tak jak ty powiedziałaś, ta szlachta edukowała się również w kwestiach politycznych. Pytanie, na ile z tej historii wyciągano wnioski? Bo to jest jakby to, co mnie zastanawia. Wiesz, to jest jakby kwestia tego jakościowego i to, co też dzisiaj cały czas podkreślasz, że szkoła czy też ta przestrzeń publiczna troszkę chce nam pokazać historię biało-czarną, zero-jedynkową, a w rzeczywistości, to co słusznie zauważyłaś, jest to problem o wiele bardziej skomplikowany. To są różnego rodzaju odcienie szarości, o których bardzo często zapominamy, bo nasz umysł gdzieś od samego początku, już w etapie edukacji, jest skonstruowany. Zero-jeden. Tak, a tak. Że niestety jakby nie dajemy tej przestrzeni na tego, żeby stawiać trudne pytania. I to jest też jakby, wiesz, no ja z jednej strony jakby doceniam to zamiłowanie Sarmatów do historii, czy też polskiej szlachty do historii, bo tak chyba trzeba lepiej powiedzieć. Ale ona się pojawia również na przykład, te takie zamiłowanie do historii, chociażby lokalnej, pojawia się chociażby w miastach, pojawia się wśród pastorów protestanckich w tamtym czasie, że jakby jest widoczne to. No jest pytanie, co z tą historią jest jakby potem dalej robione, jak ona jest, jakie wnioski się wyciąga. Słuchaj, to jest jakby moje spostrzeżenie i to tak, to co też powiedziałaś, że no wiele z tego sarmatyzmu my dzisiaj dostrzegamy. Dostrzegamy zarówno w tych pozytywnych aspektach, jak i w negatywach, gdzie no trochę gdzieś tam jesteśmy tak wykuci chyba kulturowo, wkuci tam w ten sarmatyzm i on jest tam włożony. I to jest jakby to, co powiedziałaś, ta duma, a pycha, że te granice są bardzo płynne i jeżeli o tym nie myślimy, no to w którymś momencie możemy się zatracić. Ja przejdę do pytań teraz. A mogę tylko powiedzieć o tej historii, bo spytałeś właśnie. Znaczy nie wyciągano wniosków. To jest niestety tak, że szlachta uczyła się przeszłości na zasadzie pamięciówki, tak? Ten jest taki, ten jest taki, ten miał takie herby, ja pochodzę od tego, urodzony tego, ten jest skoligacony z tamtym i tak dalej, jeżeli chodzi o przeszłość kraju, a król wygrał tu i tak dalej. To była typowo historia wydarzeniowa, w ogóle się nie zastanawiano, ach dobrze, to może my zróbmy inaczej, bo to dzięki temu, to absolutnie. Przepraszam, a coś ci to przypomina? No, pytałeś o dziedzictwo. No niestety, i wracamy do punktu wyjścia. Niestety, tak to wyglądało i tak to wygląda do dziś. Dobrze, to o edukacji historycznej na pewno moglibyśmy mówić bardzo, bardzo dużo i tego, jak ona się przekłada na nasze postrzeganie historii.
Ale przejdźmy do pytania od Państwa. Pan Martin, widzę, że jest pytanie. Jak sobie wyobrażali stosunek Sarmatów do Rzymian w starożytności? Czyli jak ta nasza polska szlachta wyobrażała sobie stosunek do Sarmatów do Rzymian? Znaczy rozumiem Sarmatów jako przodków Polaków, tak? Tak. Ja tak to rozumiem. My oczywiście walczyliśmy z Rzymianami, my, czyli nasi przodkowie sarmaccy, bo okupowaliśmy ziemię po drugiej stronie Dunaju, więc absolutnie się mieliśmy potyczki z Rzymianami. Oczywiście zwycięskie, no bo jakżeby inaczej, Sarmaci musieli mieć zwycięskie, no ale przez to, że Dunaj nas oddzielał, no to przecież nie udało nam się zbyt wiele osiągnąć, ale faktycznie tu mamy chociażby w kronice bodajże Marcina Bielskiego, on właśnie pisał o tych jak sauromaci, bo wtedy tak się jeszcze pisało, jak to sauromaci, czyli sarmaci, to właśnie takie waleczne plemię, które walczy z Rzymianami, pije końską krew i po prostu gromi tam te legiony rzymskie, więc tak, to była kolejna rzecz tak naprawdę w tym micie, właśnie jedna z takiego przeświadczenia, że tak, no my jesteśmy dzisiaj waleczni, no bo tak naprawdę Sarmaci byli waleczni, tak? No my mamy to we krwi, więc skoro nawet legionom rzymskim się udało nam się legiony rzymskie pokonywać, no to absolutnie byliśmy genialnymi wojownikami, ale tak naprawdę tych zmianek jest na palcach jednej ręki, jeżeli chodzi o starożytnych Rzymian i te kontakty, ale wszystkie dotyczą wojen, czy raczej pokryczek. Pan Kordian, dziękuję za to, że jego pytanie dotyczące makaronizmów doczekało się odpowiedzi. I jeszcze jest jedno pytanie. Skwierzyna i Wrocław dziękują za ten. Pozdrawiają, ja również pozdrawiam Skwierzynę i Wrocław i widzę, że Wrocław wrócił ze Skwierzyny cały i bezpieczny. No to jest jakby efekt, jakby to, co ci powiedziałem, zjazd absolwentów, z czego bardzo się cieszę, że udało nam się po tylu latach wszystkim spotkać i dużo ciekawych rozmów. I nie uwierzysz, rozmawialiśmy nawet o historii. No i pan Martin, jeszcze jedno pytanie, a co z analfabetami wśród szlachty, bo tych podobno było 70%. Podobno tak, no, powiem szczerze, to jest troszkę na zasadzie, my gdy mówimy o szlachcie, to właściwie mówimy o tych piśmiennych, o tych, które nam zostawili źródła. Wiemy doskonale, że szlachty zagrodowej, zaściankowej, szaraczkowej, jak ją chcemy nazywać, był ogrom i ona jednak bardzo często była w o wiele gorszej sytuacji materialnej niż mieszczaństwo, to jedno, ale czasami nawet niż chłopstwo. Oni nie pozostawili nam źródeł, więc tak naprawdę no, ewentualnie jakieś źródła sądowe, tak, jeżeli były jakieś kwestie sporne, wiadomo, kto umarł, kto zginął też, kto się narodził, kto został ochrzczony, ale no, to nam niewiele mówi, więc no, ja zawsze mówię, my mówimy o szlachcie tej średniej, o magnaterii właściwie, a nie o całej szlachcie. To niestety niewiele możemy powiedzieć, przynajmniej ja niewiele mogę powiedzieć, no bo na czym bazować. To jest niestety przekleństwo też historyków nowożytnych. Ja zawsze współczuję mediewistom, ci to już w ogóle mają przechlapane, no bo tak naprawdę w porównaniu do kolejnych epok mamy bardzo mało źródeł, tak, dotyczących właśnie nie tyle dziejów politycznych, no bo wiadomo, że to zawsze zostaje w większej mierze, tylko takich dziejów właśnie życia codziennego, obyczajów, kultury, no właściwie trochę lepimy z tego, co nam się da. Pan Karol pyta się, czy stwierdzenie ze mną nie wypijesz ma genezę sarmacką. Weszliśmy na te tematy. Właśnie jak ja się domyślałam, że jak będzie coś o piciu i pijaństwie, to zejdziemy na te tematy. Powiem szczerze, nie mam pojęcia, czy takie dosłownie, ale faktycznie tak jak wspomniałam, no jednak było to podejrzane, jeżeli
jeden sarmata czy szlachcic przysiadał się do drugiego i na przykład, no jak to, no pijemy. Nie, no ja nie piję. No to jednak myślę, że był to trochę policzek na takiej zasadzie, czy jestem gorszy, czy nie wypada, czy coś w tym stylu. Myślę, że to mogło być tak postrzegane. Tak, znowu musimy pytać o kontekst sytuacji, tak? Bo jest co innego na weselu, gdzie wszyscy piją i pytanie, dlaczego kolejny toast, nie chce ktoś wznosić kolejnego toastu. No a co innego, gdy na przykład, nie wiem, spotykało się dwóch szlachciców na drodze gdzieś w jakiejś karczmie, którzy niezbyt za sobą przepadali albo mieli w ogóle jakieś niezałatwione interesy i właśnie jeden próbował na takiej zasadzie załagodzić spór, tak, no dobrze, napijmy się, no nie, no z tobą się nie napiję, nie? Więc no ja zawsze trudno mi czasami uogólniać, ale mówię, na pewno było źle odbierane to, jeżeli ktoś odmawiał z kimś wypicia, więc to no to ta, trochę jak dzisiaj, chociaż wydaje mi się, że to się w Polsce powoli się zmienia, ale to też pewnie zależy, kto w jakim środowisku przebywa i co pije tak naprawdę. Zmieniając i odchodząc od picia. Pytanie od pani Beaty o miejsce i rolę kobiety w sarmatyzmie. Czy zawsze stały na drugim planie, czy może są znane inne konkretne przykłady kobiet, które jednak na tym drugim planie nie były? Oczywiście, że są znane takie przykłady, no ale musimy na pewno pamiętać o tym, że no, to były takie czasy, to też nie było czymś, jakimś fenomenem. No niestety w tych czasach kobieta raczej była żoną, matką, teściową chyba niezbyt, jeżeli tak myślę o rolach społecznych. I to mówię o tych wysoko urodzonych, tak, a nie mówiąc o tych właśnie, nie wiem, jakichś tam mamkach i tak dalej, ale no właściwie kobieca przestrzeń to był przede wszystkim dom. Oczywiście mamy przede wszystkim w XVIII wieku, XVII niekoniecznie, ale w XVIII wieku przykłady kobiet, które powoli albo szturmem, albo powoli gdzieś tam wkraczały w świat chociażby wielkiej polityki. Dlaczego by nie, ale to są faktycznie jednostki. Chyba taką najpopularniejszą jest ostatnimi czasy przynajmniej Elżbieta Sieniawska. To jednak ostatnio się jej poświęca bardzo dużo też publikacji, więc można troszkę więcej o niej sobie poczytać, ale ja mówię, to były takie efemerydy. Ja bardziej zawsze lubiłam kobiety, które niekoniecznie pełniły taką funkcję polityczną, co raczej na przykład kultywowały rozwój kulturalny albo, nie wiem, tworzyły pierwszy gabinet historii naturalnej, które właśnie niekoniecznie skupiały się na tym, że ach dobrze, bo mąż wyjechał, więc teraz ja będę załatwiała jego interesy zarówno folwarczne, jak i troszkę polityczne, bo jednak wiadomo, że żony wielkich polityków mogły takie funkcje pełnić przy okazji braku męża lub same gdzieś mając ku temu możliwości. Ja właśnie stawiam na takie kobiety, które są nieoczywiste, bo to akurat, o której wspominam teraz, że właśnie stworzyła pierwszy gabinet historii naturalnej, przywożąc właśnie różne artefakty z Europy Zachodniej, jeździła ze swoim bratem, oczywiście nie sama, bo to było niezbyt dobrze postrzegane, ani niebezpieczne, to akurat Teofila Konstancja z Radziwiłłów Morawska, ale to jest końcówka XVIII wieku, więc znowu no, musieliśmy długo czekać na taką emancypację kobiet pod każdym względem właściwie. I ostatnie pytanie, pana Karola jeszcze jedno. Czy twoim zdaniem współcześnie funkcjonują autentyczne echa sarmackie, czy raczej ich sienkiewiczowskie wizje? Ja myślę, że raczej Sienkiewicz nam tutaj namieszał bardziej. Niestety, bo tylko że właśnie no zależy, kto co z Sienkiewicza wyciąga, tak? No bo możemy wyciągnąć Zagłobę, możemy
możemy wyciągnąć jakiegoś pozytywnego bohatera. Znaczy, nie powiem, że Zagłoba nie jest pozytywny, ale faktycznie mamy tam takie spektrum postaci, z jednej strony bardzo dobrze urodzonych szlachciców, a z drugiej strony no mamy, jeżeli zostając przy ogniu mieczem, mamy Rzędziana, który po prostu jest cudowny moim zdaniem, bo właśnie pokazuje jakby chciał znaczyć trochę więcej. Ja myślę, że faktycznie Sienkiewicz namalował bardzo dużo różnorodnych portretów szlacheckich. Jednostkowo chciał pokazać różnorodność szlachciców i tego, jak oni też podchodzili do swojego udziału w życiu kraju, bo to no, nie oszukujmy się tak naprawdę, że każdy szlachcic był odpowiedzialny za losy kraju, nawet jeżeli pełnił małą funkcję albo żadnej, no to jednak, no jednak był przedstawicielem narodu politycznego i to bardzo były sytuacje, kiedy naprawdę jego głos się liczył, że tak powiem, więc tak idealnie przed wyborami mi się to powiedziało, ale to faktycznie. Jednak będzie jeszcze jedno pytanie. Słuchaj, jest pytanie od pana Marka, jaka była relacja między napływem innowierców, w szczególności menonitów, a legendarną tolerancją religijną tamtych czasów? O menonitach mogę powiedzieć. To raczej mów o menonitach, bo ja powiem szczerze, że nie mam bladego pojęcia, ale wydaje mi się, że nie, że to akurat były menonici mi się kojarzą jednak z takim okresem, gdzie nie było z tym problemu. A czy wiesz co? To jest tak jakby, można to zauważyć w pewnego rodzaju kwestii, tak jak mamy tę sytuację w całej Rzeczpospolitej wtedy. O ile ten kraj rozwijał się pod względem gospodarczym, o tyle stosunek do osób o odmiennej wierze, o ile nie zawsze był taki, bo to też musimy sobie powiedzieć, ta legendarna tolerancja, on nie zawsze był tak mega pozytywny, bo to, że go tolerowano osoby innych wyznań, czy Żydów, czy właśnie menonitów, to też wynikało z pewnego rodzaju potrzeby sytuacji chociażby ekonomicznej. Tak jak w przypadku menonitów, ten know-how, jeżeli chodzi o meliorację, tu było niezwykle istotne. Sytuacja zmienia się od lat 30., 40. XVII wieku, kiedy my już wchodzimy z jednej strony na Pomorzu, wojna o ujście Wisły, później mamy na wschodzie chociażby powstanie Chmielnickiego, potem kolejne wojny ze Szwecją, z Rosją i jakby zaczyna się szukanie kozła ofiarnego, bo to też sobie musimy o tym odpowiedzieć. I z jednej strony tym kozłem ofiarnym nazwyczaj są ci innowiercy, którzy są dla danej grupy szlacheckiej, czy dla danej szlachty najbliżej. To na wschodzie będą, wiadomo, Żydzi, to będą Arianie, których zresztą ostatecznie się wygnano. Był pomysł, żeby wygnać również menonitów, ale tutaj w obronie stanęły no, ci gracze, którzy byli najpoważniejsi, a mianowicie Gdańsk i Elbląg, no bo tutaj jakby widać tą kwestię, że ta tolerancja religijna, ona wynikała też z okresu Prosperity i to doskonale widać, że w momencie, kiedy jest czas kryzysowy, no kończy się tolerancja. Ale to jest właśnie to, o czym mówimy, że nie da się, no chyba, że wracamy do stereotypów, nie można mówić o 300 latach, właściwie jaki był stosunek do tego, do tamtego, tak? Jak o tym myślano i tak dalej, bo właśnie to jest to, to jak te wszystkie ideały nam się zmieniają w zależności od sytuacji społeczno-politycznej, jest tak naprawdę klucz. Nie powiemy, jaki był sarmatyzm, jaka była kultura szlachecka wtedy i wtedy. 300 lat to jest ogrom czasu, ta Rzeczpospolita się zmieniła, jej sytuacja się zmieniła, więc społeczeństwo też się zmienia. I to jest znowu to, mamy w tym momencie patrzeć, że okej, chcemy tutaj być bezpiecznym państwem, bardzo zunifikowanym też religijnie, no a tutaj właśnie kwestie gospodarcze dochodzą do głosu, tak? Bogactwo, no. Ja mówię, to są takie kwestie, które cały czas gdzieś tam będą się kotłowały i właściwie, czy to będą menonici, tak jak Łukasz przed chwilą powiedziałeś, tak? Czy każdy właściwie inna mniejszość, zawsze będzie inna sytuacja w XVI wieku, w XVII i w XVIII, w zależności od danej sytuacji. Jest chyba taka książka, nie pamiętam jednego z filozofów, Topografia obcego.
musiałbym sobie przypomnieć nazwisko, i on tam też doskonale wyjaśnia, że w jaki sposób, no René Girard i koncepcja kozła ofiarnego, to też jest doskonały przykład tego, gdzie tam on pewne mechanizmy wyjaśnia, jak to właśnie budujemy ten obraz. I ci innowiercy, oni doskonale należeli, jakby wpisują się w ten obraz, gdzie oni się odróżniają, często nie tylko odróżniają się wiarą, ale odróżniają się również językiem, ubiorem, tradycją, więc oni są obcy, oni są właśnie to, co ty też mówiłaś, takie z tym, ze mną się nie napijesz, to tutaj nie wyglądasz tak jak ja, jesteś niepewny. Słuchaj, jeszcze jest jedno pytanie od pana Karola, czy twoim zdaniem Sarmacie przeniesionemu do naszych czasów podobałoby się to, co zobaczyliby, zwłaszcza w rządowych publikatorach? I wjechaliśmy, sama wyciągnęłaś wybory, to nie ja. Nie, ale to tylko na zasadzie, dlaczego dzisiaj nieraz ucinałam i sama się bardzo, bardzo trzymam za język, bo właśnie nie chcę wchodzić w spory polityczne, ale właśnie akurat Sarmaci są takim fajnym wątkiem, gdzie mnóstwo rzeczy widać, tak? Bo właśnie o to chodzi, no który szlachcic, bo jeżeli mówimy o sarmatyzmie, o tych sarmackich bałwanach, którzy nam się pojawili w 1765 roku w Monitorze, to nie zapominajmy, że 20 lat później pojawiło się także w dobie oświecenia hasło Sarmata oświecony. Czyli to nie jest ten taki zły, najgorszy i tak dalej, tylko byli też ci dobrzy. I ci dobrzy też mogą, możemy kultywować tradycje, ale właśnie wyciągajmy już lekcje z historii. Zmieniło nam się społeczeństwo, przyszło nowe pokolenie, wychowane już w szkołach, które zostały zmodernizowane. I teraz znowu, o którym Sarmacie będziemy mówić? Ten, który chce modernizacji, ten oświecony? Czy ten, który jest tradycyjny, który, dla którego jest ważna tylko prywatny folwark, tak? No albo wielki pałac, no bo wiadomo, że magnateria miała swoje pałace. O którym Sarmacie mówimy? I to jest właśnie to, czy mówimy o stereotypowym takim pieniaczu zaściankowym i tak dalej, który będzie bronił Polak, katolik i tam siedzi sobie na swojej wsi, żeby tylko sąsiad nie miał lepiej, no to oczywiście, że tacy są, no a z drugiej strony, no ale to ja mówię, no nie bez powodu takich dwóch Sarmatów pokazałam, znaczy nakreśliłam ich obraz, bo myślę, że społeczeństwo cały czas takie jest, jeden jest taki, a drugi jest taki, no na tym polega tak naprawdę, no nigdy nie będziemy wszyscy tacy sami, więc no. Nie wiem, któremu Sarmacie by się dzisiaj podobało. Jednemu by się podobało, drugiemu nie. No, byli też, dlatego ja w życiu bym nie powiedziała na przykład, że przez Sarmatów, przez szlachtę zniknęła Rzeczpospolita z mapy, tak? Że oni są wszystkiemu winni. No nie, no absolutnie, absolutnie nie. Więc pytanie, czy jemu by się dzisiaj podobało, no, zależy któremu, po prostu. Nie ma prostych odpowiedzi w historii. Podobno z nami się kiepsko robi wywiady, zwłaszcza dla osób, które nie są humanistami, bo my nie dajemy takich odpowiedzi tak lub nie. Ja mówię, no to nie są nauki ścisłe, nie? My lubimy... Ja ostatnio miałem też taką właśnie rozmowę na temat źródeł historycznych i tego, że no nie da się zero-jedynkowo powiedzieć czasami. No bo jedne źródła pokażą ci tak, a drugie pokażą ci tak, a nie jesteś w stanie dotrzeć najprawdopodobniej. No ale właśnie to jest to, że zarówno przeszłość, jak i współczesność nie jest czarno-biała, nie mamy zero-jedynkowej rzeczywistości, dlatego pytanie, czy by się podobało, no ale kiedy, któremu, tak naprawdę to właśnie jest to, zarówno przeszłość nie była czarno-biała, jak i dzisiaj nie mamy czarno-białej rzeczywistości, tak? No, mamy wybór, tak jak każdy szlachcic miał wybór i zależy co chciał robić, tak i my go mamy, po prostu. To się właśnie ta wolność nazywa. Tak, no i właśnie pytanie, gdzie ona się kończy, nie? No do czego może doprowadzić albo gdzie można ją ukrócić, no bo to też no, z jednej strony ukrócimy wolność, przyjdzie absolutyzm, jak to tego się bardzo bano, no ale... To już wchodzimy w inne wątki. I ja myślę, że powoli będziemy zmierzać do końca. Dziękuję ci, Asiu, za to, że poświęciłaś czas. Dziękuję państwu za to, że dzisiaj byliście z nami. Dziękuję za wszystkie pytania. Super, że udało nam się
popatrzeć na ten sarmatyzm w o wiele szerszym kontekście niż tylko XVII-XVIII wieku, ale to rozmawialiśmy też o współczesności, o tym, jak ten mit jest zakorzeniony w naszej świadomości, ale też rozmawialiśmy o edukacji, bo to jest jakby chyba niezwykle ważne, żebyśmy cały czas jakby wyciągali wnioski z historii, a nie patrzyli na nią przez pryzmat tylko dat wielkich wydarzeń i wpływania na pamięć. Ja bardzo dziękuję Państwu, dziękuję jeszcze raz Tobie, Joanno. Ja dziękuję za zaproszenie i Państwu za wysłuchanie i za ciekawe pytania. No Łukasz, Tobie za rozmowę, bo to fajnie jest właśnie, gdy nie jest to pytanie-odpowiedź, tylko faktycznie jest to rozmowa, więc tym bardziej dziękuję za taką formę. Cieszę się bardzo. Ja zapraszam Państwa w ostatni weekend października, a kto będzie moim gościem, to będzie już niespodzianka, a obiecuję też, że będzie ciekawie. No i miejmy nadzieję, że zaskoczymy Państwa. Dziękuję i do zobaczenia. Do widzenia.